Na tej lekcji poćwiczysz swoją znajomość czasowników nieregularnych w hiszpańskim czasie teraźniejszym, czyli w presente de indicativo. Hola, ¿qué tal? Witajcie na kolejnej lekcji hiszpańskiego. Tym razem po raz drugi już przygotowałam dla Was test. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, Pierwszego testu, który tutaj na kanale się pojawił, to serdecznie Was do tego zachęcam, bo właśnie w tym pierwszym teście sprawdzaliśmy znajomość czasowników regularnych. Na pewno przyda Wam się kartka papieru oraz długopis albo ołówek, żeby zapisywać swoje odpowiedzi. Tych zdań do rozwiązania będzie 20, dlatego w sumie będzie można zdobyć 20 punktów. I jeszcze jedna sprawa techniczna na odpowiedź macie. 10 sekund. I gorąca prośba do Was, dajcie znać w komentarzach, jak Wam poszło i jaki wynik udało Wam się zdobyć. To co, gotowi? Zaczynamy! Zdanie numer 1. Należy tutaj poprawnie odmienić czasownik hugar. Oczywiście prawidłowa odpowiedź to: Juegas al baloncesto todos los días. Czyli czy grasz w koszykówkę codziennie? I tutaj oczywiście ten znacznik czasu, czyli todos los días codziennie, moglibyśmy ewentualnie zastąpić sobie jeszcze innym zwrotem, na przykład cada día, czyli dosłownie każdego dnia. W pytaniu numer dwa potrzebujemy poprawnie odmienić czasownik querer do osoby nosotros. Oczywiście prawidłowa odpowiedź to no queremos comprar un piso grande, czyli nie chcemy kupować dużego mieszkania. Jak widzicie, czasownik hugar i querer to czasowniki z przegłosami, czas na coś totalnie nieregularnego. W zdaniu numer 3 musimy poprawnie odmienić czasownik ir. Prawidłowa odpowiedź to Mi amiga siempre va de compras los sábados por la tarde. Pamiętajcie tutaj o jednej rzeczy: w hiszpańskim z dniami tygodnia nigdy nie mamy żadnego przyimka czyli w soboty to po prostu los sábados, a nie na przykład en los sábados. To jest taka częsta kalka, którą my jako Polacy niestety nieprawidłowo sobie tutaj używamy w hiszpańskim. W zdaniu numer 4 musimy poprawnie odmienić czasownik Poder do osoby jo, czyli ja. Oczywiście prawidłowa odpowiedź to yo NO puedo de cirtelo. W zdaniu numer 5 musimy odmienić prawidłowo czasownik Ako Starse. prawidłowa odpowiedź to mis hijos siempre se acuestan muy tarde. I tutaj musimy pamiętać o dwóch rzeczach. Nie dość, że czasownik ako starse jest czasownikiem nieregularnym i ma przegłos o do ue, to jeszcze jest też zwrotny, czyli to, se, który jest w bezokoliczniku na końcu, musi już w odmianie zawędrować na początek, czyli przed ten czasownik. Tutaj na moim kanale jest taka lekcja o czasownikach zwrotnych, także zostawię wam link w opisie. W zdaniu szóstym należy odmienić prawidłowo czasownik MPR i też celowo nie podałam tutaj osoby, do której ten czasownik należy odmienić, bo możemy to wywnioskować z kontekstu zdania. Prawidłowa wersja tego zdania, to normalmente empezamos nuestras clases a las 8. Zdanie siódme i ponownie czasownik ir. Trochę was z tego ir'a tutaj wymęczę, bo jest to czasownik bardzo często używany, a jednak ta jego odmiana jest dość specyficzna i w tym przypadku odmieniamy ir do bosotros. Prawidłowa odpowiedź to bajs. Bajs a jest esta semana? Czy jedziecie do Warszawy w tym tygodniu? W zdaniu numer 8 musimy odmienić prawidłowo czasownik kerer oraz pensar. Prawidłowa wersja tego zdania to ana quiere ir a Espania este mes. Pero pienso que eso será imposible por la situación actual. Czyli Ania chce jechać do Hiszpanii w tym miesiącu, ale ja myślę, że to będzie niemożliwe przez aktualną sytuację. W zdaniu dziewiątym musimy prawidłowo odmienić czasownik ser. Prawidłowa wersja zdania numer 9 to Ustedes son de Argentina? Pamiętajcie, żeby dobrze akcentować hiszpańskie pytania, bo w momencie, kiedy pozbawimy się tego akcentu, możemy zostać źle zrozumiani, bo Ustedes son de Argentina jest to zdanie oznajmujące, a nie pytanie. Dlatego tutaj musimy to wyraźnie zaznaczyć w naszej wymowie, czyli Ustedes son de Argentina to jest pytanie, a ustedes son de Argentina, to jest zdanie oznajmujące. Zdanie numer 10, gdzie musimy prawidłowo odmienić czasownik entender. Prawidłowa wersja to No entiendes el subjuntivo? Es muy fácil. Nie rozumiesz subjuntivo? Jest bardzo łatwe. Zdanie numer 11. Uwaga, tutaj znowu czasownik nieregularny i do tego zwrotny. Prawidłowa odpowiedź to: me despierto pronto, pero no me levanto muy temprano. Czyli budzę się szybko, ale nie wstaję zbyt wcześnie. Zdanie 12 wymaga od nas poprawnego użycia czasownika saber. Prawidłowa wersja tego zdania to: Mi sobrino sabe nadar muy bien. Czyli mój bratanek umie bardzo dobrze pływać. Pamiętajcie, że czasownik saber działa trochę jak takie angielskie can, czyli jeżeli ja chcę powiedzieć. Ja umiem pływać, to mówię José nadar. Zdanie numer 13, a w zasadzie pytanie, które wymaga od nas poprawnego m, użycia czasownika estar. Prawidłowa wersja tego zdania to ¿Dónde está Claudia? La estoy buscando todo el día. Czyli gdzie jest Klaudia? Szukam jej cały dzień. Zdanie czternaste i czasownik afer. Prawidłowa odpowiedź oczywiście to ago, czyli por la situación actual no hago mucho deporte. Czyli przez aktualną sytuację nie uprawiam dużo sportu. Pamiętajcie, że czasownik hacer teoretycznie jest regularny oprócz właśnie pierwszej osoby, czyli yo hago, ale później już działa zupełnie regularnie, czyli haces, hace, hacemos, hacéis i hacen. Zdanie numer 15, czyli prawidłowe użycie czasownika ferrar. Prawidłowa odpowiedź: A ora los bares cierran a las seis de la tarde, czyli teraz bary zamykają się o szóstej po południu. Pamiętajcie, że jeżeli mamy podaną w zdaniu godzinę, to mówimy de la tarde, ale gdybym chciała powiedzieć, że bary ogólnie zamykają się po południu, wtedy powiedziałabym por la tarde, czyli jeżeli mówimy o porze. Czyli o porze dnia, to stosujemy przyimek por, ale jeżeli pojawia się tam godzina, to wtedy de. Zdanie numer 16, i tutaj musimy prawidłowo odmienić KERER oraz saber. Oczywiście, prawidłowa odpowiedź to kiero i y se. Czyli quiero aprender español, pero no sé por dónde empezar. Chcę uczyć się hiszpańskiego, ale nie wiem od czego zacząć. Jeśli wy też jesteście w takiej sytuacji, to odsyłam was do mojego filmu, w którym jakiś czas temu opowiadałam właśnie jak zacząć uczyć się hiszpańskiego, od czego zacząć naukę, także tam was odsyłam. Lecimy z pytaniem numer 17. Tutaj odmieniamy czasownik sentirse oraz tenerke. Prawidłowa odpowiedź to se siente oraz tiene que. A zatem, la abuela de Juan no se siente bien, tiene que ir al hospital para que la examinen. Czyli babcia Juana nie czuje się dobrze, musi jechać do szpitala, żeby ją zbadali. I tutaj po raz kolejny pojawia nam się subjuntivo. Zdanie numer 18, które wymaga poprawnego użycia czasownika bolwer. Prawidłowa odpowiedź to vuelven. Ellos siempre vuelven a casa muy tarde. I tutaj taki protip, który pomaga wielu moim estudiantes, a propos właśnie odmiany czasownika volver. Czasownik volver prawidłowo odmienia się z przegłosem o do ue, czyli na przykład ja wracam to yo vuelvo, ty wracasz vuelves i tak dalej. I bardzo często kusi moich uczniów powiedzieć jo Volvo, czyli bez tego przegłosu. No i tutaj ten protip, żeby kojarzyć sobie, że jeżeli w naszym słówku pojawia się ta marka samochodu Volvo, to jest niepoprawne i to już jest dla nas, dla nas znak, że musimy zastosować ten przegłos i powiedzieć jo Volvo". W zdaniu numer 19 musimy poprawnie odmienić czasownik soler. Prawidłowa odpowiedź to suele. Mi suegra suele preparar mucha comida para la Navidad. Czyli moja teściowa zazwyczaj przygotowuje bardzo dużo jedzenia na Boże Narodzenie. I tutaj chciałabym skomentować dwie rzeczy. Po pierwsze, czasownik Soler, gdzie mamy w czasie teraźniejszym, w odmianie do czasu teraźniejszego, przegłos O do UE. O tym należy pamiętać. I e, po tym soler zawsze idzie jakiś bezokolicznik, tak jak tutaj mamy. Mi suegra suele preparar, czyli moja teściowa ma zwyczaj przygotowywać. E, pamiętajcie, żeby dwa razy nie odmieniać tych czasowników, czyli żeby nie było takiej sytuacji, że mówimy suele prepara. To jest niepoprawne. I druga rzecz, która mi się w tym zdaniu e, rzuciła w oczy, to to, że przed nawilat Mamy rodzajnik La Nawidat. I tutaj ciekawostka, jeżeli mamy La Nawidat, to odnosimy się tylko i wyłącznie do dnia Bożego Narodzenia, czyli do 25 grudnia, a jeżeli mówimy Nawidat bez tego artykułu, czyli bez rodzajnika, wtedy odnosimy się do całego okresu bożu narodzeniowego. I ostatnie zdanie, w którym musimy prawidłowo użyć czasownika SER. Prawidłowa odpowiedź to oczywiście S oj es lunes, czyli dziś jest poniedziałek. Dzięki za oglądanie mam na koniec do Was jeszcze jedną prośbę. Dajcie znać w komentarzu, jaki test mam przygotować się na następny raz. Czy mają być to wymieszane czasowniki regularne i nieregularne w czasie teraźniejszym, czyli w Presente de Indicativo, czy wolicie test z zajmków dzierżawczych, czyli mój, twój, jego itd. Także dzięki wielkie, że byliście. Łapka w górę, jeżeli Wam się podobało i mam nadzieję, że do następnego razu. ¡ Hasta luego!